bardzo dobrze. Dziękuję. No to co, możemy rozpoczynać tego vloga. Halo, halo, no dzień dobry moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, nastąpiła szybka teleportacja. Jesteśmy już w Warszawie. Jedziemy teraz na zakupy takie jesienno-dekoracyjne. Może kupimy jakieś kwiaty do mieszkania. Przyszła dziś do mnie pani Lida, która pomaga mi utrzymać nieskazitelny porządek w mieszkaniu. To jest naprawdę cudowna i fantastyczna osoba. Aż nie lubię jej nigdy zostawiać samej w domu, ponieważ zawsze spędzamy naprawdę super czas razem. No ale niestety muszę pozałatwiać kilka rzeczy. Jadę też później na obiad do babci. Przejdziemy się może na cmentarz do dziadka i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Piękna polska złota jesień na nas tutaj w Polsce czekała. Nie było nas raptem tydzień, a zrobiło się naprawdę cudownie. I taką jesień naprawdę lubię, do momentu, kiedy nie ma deszczu, nie ma chlapy, no i jest jeszcze w miarę ciepło. Ja od dłuższego czasu marzyłem o wspólnym wyjeździe z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi i wczoraj zrobiłem rezerwację naprawdę pięknego, wyjątkowego domu, który pomieści chyba 15 czy 16 osób. On znajduje się za Zamościem, przy granicy z Ukrainą i jedziemy tam za niecałe 3 tygodnie wszyscy razem. Jadą moi rodzice, jedzie mój brat z Anią i z dziećmi, Przemysław oczywiście, jedzie też Aneta z Nikodemem i ze swoim mężem, także nie mogę się tego czasu doczekać. Dawno i tak naprawdę w takim składzie jeszcze nigdy nigdzie nie wyjechaliśmy, także mam nadzieję, że to będzie naprawdę super czas. No będzie pięknie, naprawdę mam tylko nadzieję, że pogoda nam dopisze. Tak w sumie nie planowałem wam o tym powiedzieć, ale jak już dzisiaj jestem taki cały w skowronkach, to podzielę się z wami tą radością, tą nowiną. Na pewno przygotujemy z tego miejsca jakieś vlogi, ponieważ ten dom, patrząc na filmiki i na zdjęcia, które są wstawione w internecie, wygląda po prostu zjawiskowo, także będzie na pewno cudownie. No i co, zapraszam was serdecznie do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Napiszcie komentarz, jak teraz mówię o tym, żeby ludzie zostawili łapki w górę. To kojarzy mi się to z moją mamą, która, pamiętasz, nagrywała, tak. Nagrywała to, jak wracaliśmy z Marrakeszu. I mama robiła, zostawiajcie łapki w górę, więc koniecznie łapki w górę zostawiajcie. Czekam na komentarze i subskrypcje. No i co, rozpoczynamy ten dzień. Powiem ci, że teraz następnym razem, jak pojedziesz do Anety i do autokółka, to mi się stopami przeżegnałem, jak zobaczę ten samochód. No, nie będą na pewno zadowoleni. Patrz, no jaka wariatka, no. Czy to wariat? Nie, wariatka. Naprawdę, ja nie rozumiem. Fotoradar jeszcze, niech ją złapie. Naprawdę nienawidzę czegoś takiego. Ja rozumiem, że w miejscach, gdzie można sobie troszeczkę przycisnąć, to można, ale jeden za drugim jedzie i potem się dziwić, że wypadki na ulicach powstają. No niestety, no. Bezmózg po prostu, no bezmózg, jak ich mało. Myślę, że jak ma lepszy samochód, to jaki by nie miała, to rozumu jej nie doda. Co to był za lepszy samochód? No nie, no wiesz, po prostu myśli, że kupiła sobie jakiś nowy samochód, to jej wszystko wolno. Tylko niech ona, jak ma ochotę, to niech w drzewo wjedzie, a nie, czekajmy, dobrze, nie. Jedziemy. W drzewo niech wjedzie, a nie innych naraża. Zunio. No już, spokój, oddychaj, skup się teraz na drodze. Nie, no skupiam się na drodze, ale wiesz, no, widziałeś, jechała za nami ludzie, jeden na drugim samochód, a ona ciśnie. Nie wie, gdzie się spieszy. Piękna pogoda i... Wdech i wydech. Wdech. Ile jeszcze nam zostało? Nie, no nie wiem, jeszcze troszkę. Chociaż może zajedziemy gdzieś umyć ten samochód, ja się nie mogę skupić. No to chociaż na taki bezdotykowy, żeby te kupy zmazać, bo no wygląda to koszmarnie. A zobacz, tu nawet autokółko jeszcze lata. No, wstyd. Wstyd. No. Aneta, bardzo przepraszam, jutro mamy poniedziałek? Tak, jutro przyjadę kulturalnie samochód umyć. No, bo nawet jak cię nagrywałem teraz, to się nie mogłem skupić na tobie, tylko po prostu widziałem te dwie kupy za tobą. Bo on cały czas jest
Wszędzie jest tak naprawdę wszędzie zawalony. No. No ale nic. Dobrze, kochani, nie przedłużając, jedziemy po ozdoby, rozpoczynamy tego vloga i... ale pirat drogowy. Tak. Pozdrawiamy was serdecznie. Boże, co tutaj się dzieje, Przemysław? Czego tam szukasz? Jestem tym żołędziem jakimś. Czego ty tam szukasz, powiedz, szczęścia? Nie mogę znaleźć kluczyków do samochodu. Ty je masz? Nie. Ja nie mam. Nie sprawdź w kieszeni. O, widzę, że dieta na całego. Tak, po powrocie z wakacji muszę znowu wrócić na... Dobre tory. Dobre tory, no chociaż nie wiem, no. U mnie chyba nigdy nie ma dobrych torów. Jeżeli macie takie problemy jak ja, czyli się puchnie po prostu z picia wody, to lubię takie po prostu rozwiązania zero-jedynkowe, kiedy mogę sobie wyliczyć od razu kalorie, które spożywam dziennie i zastąpić jakieś śmieciowe jedzenie posiłkiem, co my tu mamy akurat o smaku czekoladowym i to akurat bardzo smakuje, więc... Przemysław, czy ja mogę ci przerwać? No. Chciałbym powiedzieć, że to jest marka, firma Y-Food, którą ja reklamowałem i dzięki której ty ją poznałeś, prawda? Dokładnie, dokładnie. Gdyby kochani, nie, gdyby, zobaczcie, gdyby, moje lokowania naprawdę nie idą na marne. Gdyby nie ty, to żyłbym w takim zacietwierzonym przekonaniu, że muszę po prostu robić sobie sucharki z posmarowane, jak to się mówi przysłowiowo, nożem, żeby trochę tych kalorii sobie naliczyć. Nie, ale to jest w ogóle bardzo smaczne, mi to bardzo smakuje. To jest akurat smak czekoladowy, najbardziej mi smakują te kokosowe i waniliowe, mimo wszystko. I co? Przemysław, bo to brzmi jak lokowanie, a współpracę już z tą marką mieliśmy, ale kochani, myślę, że jeszcze zostawię wam raz link, ponieważ pod ostatnimi filmami cały czas pojawiają się pytania o kod. Ten mój kod strzala 10 cały czas jest aktywny. W opisie filmu zostawię wam link oraz kod, jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to Przemysław, polecasz czy nie? Polecam. Szczerze. Daj kciuka, łapka w górę. Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'll never let you slip away. Oh, and you don't have to be afraid. I will hold you till the sun comes crashing down. I'm yours until the end of time. Okej. Co myślisz? Będę to nosił? Nie wiem sam. No nie wyglądasz na pocieszonego. Nie, no bo jak zwykle rozpoczyna się ten sam problem. Czekaj, trendy. Trendy. Jak zawsze znajdę coś, co mi się podoba, to fortunę to kosztuje i mam wątpliwości i dylemat, czy potrzebuję tego. Ostatnio o tym też we vlogu rozmawialiśmy. Dwie rzeczy znalazłem, cholernie drogie i nie powinienem ich kupować, dlatego wyszliśmy teraz się przewietrzyć. To się nazywa racjonalne zakupy. Nie kupujemy pod presją czasu i miejsca, że ostatnia sztuka. Ale tylko... ja bym chciał. Ale mój rozsądek mówi co innego. Nie, no bo są po prostu takie granice rzeczy. W sensie, że coś, tak jak rozmawialiśmy ostatnio w tym Q&A, o wyjazdach, tak, że ile można wydać na wyjazd, no to są takie też no rzeczy, za szalik które... dać tyle pieniędzy. Ten był drogi.
A tamten? Ja nie, dlatego ja nie lubię chodzić po sklepach, bo dopóki ja nie wezmę do ręki, nie poczuję, jaka ta rzecz jest milutka, to jest wszystko okej, okay, ale jak już mam ją, no to ja przepadam. A ty się dziwisz, że twoja mama nie lubi zakupów online, no też lubi sobie dotknąć, popatrzeć. Ja wyglądam w ogóle normalnie, bo moja mina nie wskazuje. Zielone jest. Tak, ale uderzyłem w słupek. Krążysz i krążysz. Nie, idziemy do samochodu. Przemysław, no, jak się pięknie odbijamy, pomachaj tam. Hello. O Jezu, czujesz? No. Co tu się dzieje? Zapach zieleni. Palonej. Tak. Ale to chyba ta przed nami, tak? Nie wiem. Ale jak zakopciła w ogóle? Boże, ja będę zygzakiem przed zaraz. Dobra, pośmialiśmy się. I co teraz? To musisz teraz, żebym cię nie stracił z zasięgu wzroku, odbić trochę, bo zaraz wejdę na jakąś donicę. Zamieńmy się stronami po prostu. To jest może bardzo dobry pomysł. Jednak myślisz racjonalnie. Widzisz tam to wejście? Weź, bo naprawdę za wariata mnie wezmą. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, no nie musimy tego kupować przecież dzisiaj. Ale są ostatnie. Zawsze jest ostatni. Nie wiesz, jak się robi w takich sklepach? Ostatnia sztuka, pan bierze. I wychodzi pan. Dobra cena. Nie, no, dobra, rozłączmy się i pomyślmy naprawdę, co. A ty co uważasz? Szczerze? Szczerze uważam, że to nie jest warte swojej ceny. No to idziemy, no. Ale to jest moje zdanie. To musi być twoja decyzja. Samodzielna. Wysyłałeś mamie? I co mama powiedziała? To ładne. Tak? A mówiłeś cenę? Nie. A, to dlatego ładny. Jeszcze. Co robisz? A nic, przeglądam sobie. Co tutaj ciekawego jest. Co, szukasz tych rzeczy? Nie, wiesz co, tak sobie przeglądam. Chcę zobaczyć, jak one wyglądają na stronie. Na stronie pewnie wyglądają tak samo jak na półce w sklepie. Zobacz. Tak to wygląda. Nie wiem, dla mnie to wygląda jak śniadaniówka. Nie no, jak taka ekskluzywna śniadaniówka. Ale powiem ci, że już naprawdę nie mam czegoś takiego, że... Nie wiem, coś ze mną się dzieje. Innego niż kiedyś. Że dobrze, że tego nie kupowałeś. Nie, ja też, tylko po prostu wiesz, wszedłem tak zobaczyć. Ja w ogóle już nie mam takiej chęci, wiesz, posiadania, pokazywania, udowadniania komuś, że mam, wiesz, coś kolejnego. Mnie to już przestało cieszyć, więc... Powiem ci, starzejesz się. Ja? No. Czemu? Nie wiem, jak to się mówi, musnąć jest ząb czasu, czy co? Nic mnie nie musnęło jeszcze, absolutnie. Nie, po prostu wiesz, no dorastam. Kiedyś chciałem mieć, chciałem posiadać, zwłaszcza wtedy, jak no nie do końca jeszcze było mnie na to stać, a teraz no nie mam już ochoty przed nikim nic. Co tak krążysz? Ja tak... No, nie wiem, tak sobie ustawiłeś... To stań na wprost, to tu najlepiej wyglądam. Tak, o, stój tak, stań tak, jakbyśmy rozmawiali, a ja tutaj, kochani, do was opowiadam. Przecież teraz jak operator kamery. Nie, ja tutaj na statywie się ustawiłem. Nie, po prostu naprawdę, no kiedyś zupełnie co innego miałem w głowie, odkładając na te rzeczy, chcąc, wiesz, pokazać, że je mam, a teraz w ogóle mnie coś takiego nie interesuje. Oczywiście są ładne, są fajne, a jeszcze kolejna rzecz, że poszliśmy w ogóle po jesienne rzeczy, a z racji tego, że nic tam nie było, no to zainteresowałem się tymi produktami. Nie umknęło twojej uwadze, że coś tam na półce się... Nie, no tak, ale jest to bardzo ładne i bardzo fajne, ale mówię, jakoś tak, no kupić to i wstawić do garderoby, żeby znowu to leżało, to ja wolę, wiesz, zupełnie inaczej zainwestować w te pieniądze, aniżeli w kolejną. No, tam rzecz. Po prostu nic nie było. Ja uważam, tak jak mówiłem ci wcześniej, że lepiej te pieniądze wydawać jest na wyjazdach.
tak jak byliśmy w Paryżu, siedzieliśmy sobie na tych schodach. Jak bezdomni. Jak bezdomni, piliśmy szampana, ale to jest fajne wspomnienie, bo jednak inaczej się zupełnie wtedy wydaje te środki. Nie, no tak, oczywiście, że tak. Niż tutaj, żeby kupić byle co, byleby kupić, bo akurat jest to ładne, a nie ma nic innego. Tak. Ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, że ja sam siebie szokuję, że po prostu zupełnie co innego mam w głowie, inne myślenie, aniżeli te 3-4 lata temu, wiesz. Ale też uważam dlatego, bo po prostu te rzeczy, na których najbardziej ci zależało, dało ci się już po prostu kupić, więc cała reszta to są teraz takie dodatki. Fajnie by było mieć, ale z drugiej strony no ile nic, można... nic to w twoim życiu nie zmienia. No nie, absolutnie. No. Wręcz przeciwnie. Tak sobie myślę, że może byśmy zaczęli coś gotować, piec, smażyć. Czemu mówisz w liczbie mnogiej? No bo rozmawiamy ze sobą, to jak ja mam, dobrze, do kogo mam mówić? Dobrze, to... Kochani, może my ugotujemy, w sensie wy ugotujecie coś. Nie, no ja już nie będę ludziom obiecywał, że cokolwiek zrobię. Dobrze. Ja mogę imbir z cytryną zetrzeć. To najpierw ugotujemy, a później posprzątamy razem. Nie, ja posprzątać mogę. Przecież wiesz, że to w ogóle nie jest problem. Dobra, zamykam ten komputer i co, bierzemy się za robotę. A co będziemy robić? Fondant czekoladowy. Taki jest plan. Tak? Tak, tak zdecydowałem. Przemysław, przyłapałem cię w kuchni. W ogóle nie spodziewałem się, że tutaj będziesz coś robił. Wow, zaskoczenie. No. Dobrze, Przemysław. Krótko, zwięźle i na temat. A co mam powiedzieć? No co tutaj szykujesz? Na razie to szykuję piekarnik. Wow, no dobrze, to i dla mnie jest news. Zaskoczenie. Piekarnik od razu rozgrzewam do czerwoności. 230 stopni, góra i dół. On się już tutaj będzie grzał. Tak. Robimy fondant czekoladowy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tak? A to jeszcze trzeba tak zapowiedzieć. No nie, ale tak wiesz, kto przekręcił trochę filmu i nie wie, co tu się dzieje. Okej, okay. No tak. Więc robimy fondant czekoladowy z przepisu Thermomixa. Bardzo fajny, w ogóle bardzo prosty przepis, bo wszystko jest zapisane, co trzeba zrobić. Pierwszym krokiem to jest zmielenie cukru na cukier puder, co już zrobiłem. Pokaż mi. Kolejności. Także tyle tu mamy. O, naprawdę? Tyle tu mamy słodyczy odnośnie mojej dzisiejszej diety z rana, którą zapowiadałem. Właśnie będziemy robić fondanty czekoladowe, które ma 1 000 000 kalorii, więc jutro będę mieć... Ale ty nie musisz go jeść, ja sobie poradzę. No ja już widzę, jak ja sobie nie obliżę tej tak zwanej kopystki z tej czekolady, jak ją zrobię. No, więc zmieniłem już cukier. Mamy gorzką czekoladę, musi to być minimum 70% zawartości gorzkiej czekolady, ta ma 74% kakao. Wrzucamy to do środka. Głośniej i szybciej. No ale mi się zawiesiło. No, mogę się tak nawet zmienię ci kadr. Ale super, z tym lustrem jest przemyślane. O, i ja tu jestem. Hello. No, i wystarczy po prostu klikać dalej. Gorzka czekolada w środku jest. Dalej, założona pokrywa jest. Dalej, pokazuje, że teraz będzie się mieliło 5 stopni. Trzeba ustawić na 7. 5 stopni? Na 5 sekund. A. I ustawić obroty na 7. Ustawiam, teraz będzie głośno, uwaga. To już? No, i to koniec? Tak. Następny krok. A, myślałem, że koniec już w ogóle. No jak? Na razie tylko czekolada. Pokaż, tak? Jak to wygląda, daj mi zajrzeć. Ała. A, myślałem, że to jakoś będzie efektowniej wyglądało. No, to jest zmielona czekolada na razie. No to jak to co ty byś mieć? Chciał? Co ty byś chciał? Przemysław, to ten kadr jest fajny. O, tylko tu tak? Widać moją rękę, no. Przecież to może złapię, tak. Dobra, zgarnięta. Dalej, dodać 90 gram masła. Boże, co za precyzja, Przemysław. Widzisz? Ja to mam oko. Sokole. Boże, ile tego masła tu trzeba dać? Dobra, no trochę mniej.
Nie, no rób zgodnie z przepisem, bo będzie niedobre. Oszczędzamy trochę kalorie. Ja nie potrzebuję oszczędzać, ani kalorii, ani w ogóle. Niestety ja bardzo potrzebuję, więc... To ja robię ciasto, więc ja tutaj decyduję, ile będzie miał kalorii. Dobrze, co dalej? Powiedz teraz, jakie są kolejne kroki, przyspieszmy to, bo... Dodajemy masło, teraz czekolada musi się rozpuścić, następnie dodajemy mąkę i cukier. Trzeba to jeszcze później trochę pomielić ze sobą. A jajko? No jajka też. Mam ile jajek? 2,5. A co z połową? No, białko zostaje, więc możesz, nie wiem, wypić. Nie. Dobrze, no i co potem? Ustawiamy jakieś parametry? Ustawiamy tam i później masa się nam robi i przekładamy ją do foremek, których nie mamy, więc zrobimy prowizoryczne rozwiązanie tego problemu. Czego nie mamy? No tych takich ceramicznych... A, foremek do ciasta, foremek małych, do babeczek. To jest do fondanta specjalnie. Chcieliśmy to nadrobić. Chcieliśmy to dzisiaj kupić, ale kosztowało to jakieś grosze, a w kolejce byśmy stali z półtorej godziny, więc odpuściliśmy. No i będzie amatorszczyzna. Mogę tam już pokazać, co jest? Czy tam nic ciekawego nie ma? No, jeszcze nic nie ma ciekawego. A w ogóle będzie coś ciekawego? Tak, za chwilę. Ale coś musi najpierw zrobić, więc możesz zrobić chwilę przerwy. Ja tutaj wyrobię tę masę, a później możesz mnie przerwać, jak będę obwizywać. Dobrze. Tak, chciałem skorzystać z tego, że mam wolną chwilę, że nic mi się przed chwilą nie nagrało, ale teraz już widzę, że się nagrywa i chciałbym Wam, kochani, podziękować serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że taki codzienny, luźny, normalny vlog się Wam podoba. Dziękujemy za oglądanie. Koniecznie zostawcie subskrypcję. To jest dla mnie najważniejsze. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Razem z Przemysławem Wam dziękujemy i widzimy się w kolejnych filmach. Pa! Przemysław MacGyver, zobaczcie, jakie zrobił, no, papierowe, jak to się nazywa? Foremki, zobaczcie, jak ten fondant cudownie wyrasta. Już nie mogę się doczekać, aż go skosztuję. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, I'll never let you slip away. Oh, and you don't have to be afraid.